3, 2, 1, start! I bezpiecznie biegamy, nie wypychamy się. Właśnie odbywa się tradycyjna, ale dziwna trochę impreza biegowa. Bieg niepodległości w Serocku. Dziwna, bo mamy ograniczenia ilościowe. Impreza odbywa się bez udziału kibiców. Zawody odbywają się w 8 kategoriach biegów dziecięcych, 4 kategorie biegów młodzieżowych. Oczywiście bieg główny Serocka Dycha, Serocka Piątka i Nordic Walking na 5 km oraz zawody są rozgrywane w ramach czwartych mistrzostw powiatu legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych. Start! I kolejni zawodnicy. Odbywać się będzie również bieg charytatywny dla Mai, tak zwany bieg z książką, z którego dochód charytatywny cały zostanie przekazany na pomoc w leczeniu Mai. Bardzo cieszy nas frekwencja, bo bardzo szybko rozeszły się pakiety startowe, które były ograniczone do 150 miejsc wśród dzieci i 150 miejsc dla dorosłych. Pakiety rozeszły się w ciągu tygodnia. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz Serockie Inwestycje. Były to nagrody w formie gier dla dzieci, puchary, medale, dyplomy. I to jest numer 41, finał biegu na 10 km. Dziękujemy, witamy serdecznie. 10 km za Panem, jest Pan zwycięzcą.